Kopernik miał rogi? To jedno z wielu wyobrażeń Mikołaja Kopernika wykreowanych przez Stanisława Szukalskiego. Motyw postaci astronoma był wykorzystywany przez artystę już od wczesnych lat twórczych w różnych technikach plastycznych. Szukalski utożsamiał się z postacią tego wielkiego uczonego. W niniejszej pracy ukazał popiersie mężczyzny z nagim fragmentem torsu, trzymającego w dłoniach przedmioty przypominające narzędzia kreślarskie, którymi Kopernik odmierzał odległość od serca, czyli Ziemi, do mózgu Słońca. Fryzura stylizowana na rogi może nawiązywać do Mojżesza Dłuta Michała Anioła, który dzięki błędnemu tłumaczeniu słowa opromieniony został ochrzczony mianem rogatego. Możliwe, że w przypadku wizerunku Stacha Zwarty, a określanego przez sobie współczesnych mianem Michała Anioła, Kopernik, jak również i Mojżesz, został opromieniony obecnością Boga. A tą iluminację widzimy również na płótnie Jana Matejki Rozmowa z Bogiem.